Sobotni wieczór 14 stycznia w Węglinieckim Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbyła się czwarta edycja Węglinieckiej Nocy Bluesowej. Wydarzenie, które ma na celu kultywowanie muzyki bluesowo-rockowej, śpiewania i grania na instrumentach na żywo, ku uciesze organizatorów cieszy się coraz większym zainteresowaniem i zrzesza coraz to większe grono muzyków i sympatyków tej imprezy. Na scenie zagrały takie zespoły jak The Twisters, Glass Band, Benhoff Boys oraz akustyczna grupa Hygge. Dopełnieniem muzycznej uczty był wspólny jam session, w którym udział wzięli muzycy z naszego regionu, od Wrocławia, Bolesławca, przez Lubań, Zgorzelec, aż po naszych sąsiadów z Görlitz. Dziękujemy wszystkim za przybycie i w imieniu dyrektora Gminnego Centrum Kultury oraz organizatorów zapraszamy na kolejną edycję Węglinieckiej Nocy Bluesowej. Dziękujemy serdecznie! Wspaniale było znowu zagrać w Węglinicy po tylu latach!